you <music> Szczęść Boże, dobry wieczór lub dzień dobry. To już 75. przegląd tradycjonalistyczny. Piotr, Piotr Błaszkowski i... i. Kamil Klimczak. Witamy Państwa po raz kolejny. kolejnym przeglądzie numer już 75, więc już tak prawie jubileusz. Jeszcze trochę będzie setka. Więc, więc dziękujemy, że Państwo jesteście z nami przez to, wszystkie tam. Numery i numerki. A przechodzimy już do wieści. Zaczynamy od naszej ojczyzny, umęczonej eklezjalnie przez modernizm, a politycznie przez liberalizm. Tak, jak informuje EK, Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski kończy pracę nad dokumentem o prawdziwej i fałszywej religijności. Dokument był głównym tematem obrad komisji 2 marca, która spotkała się pod przewodnictwem arcybiskupa. Stanisława Budziaka, metropolity lubelskiego. Spotkanie zostało przeprowadzone w trybie online obecnych, czy to jest już ósme takie, takie spotkanie komisji w nowym składzie, który składa się z pięciu biskupów, piętnastu teologów, którzy reprezentują dziewięć diecezji i osiem uniwersytetów oraz Dominikański Instytut Tomistyczny w Warszawie. No i dalej czytamy na iKaj Człowiek ze swej natury i powołania jest istotą religijną, otwartą na Boga w ciągu historii aż do naszych czasów. Ludzie z rozmaity sposób wyrażali swoje poszukiwanie Boga przez wierzenia i akt religijne. No brawo, zgadzamy się, podkreśla arcybiskup, arcybiskup, arcybiskup Budzik, dodając, że jak w każdym wymiarze ludzkiego działania, jak i w religijności mogą się pojawiać błędy, a pokusa uczynienia złotego cielca, któremu można, można będzie oddawać cześć według ludzkiego pomysłu i na ludzki sposób nie ominęła również. Narodu wybranego. Idziemy dalej. Z tego powodu wyjaśnia arcybiskup Buzik. Komisja chce przypomnieć fundamentalne zasady prawdziwej religijności chrześcijańskiej oraz skazać na pokusy jej wypaczenia właściwie w współczesnym czasom. Arcybiskup informuje, że dokument ten ma stanowić pomoc zwłaszcza dla dusz, paszterzy oraz świeckich liderów wspólnot katolickich w rozeznawaniu kierunku, w którym podążają prowadzone przez nich grupy wiernych. Ma również zadanie pomóc w możliwie jak najbardziej w wykorzystaniu form praktyki religijności chrześcijańskiej oraz wyraźnym odróżnieniu ich od tendencji nie, niezgodnych z chrześcijańską tradycją wiary i praktyką modlitewną. No na pierwsze oko brzmi to prawowiernie, nawet nawet powiedziałbym, że pewnie chodziło o charyzmatyków i odnowę w Duchu Świętym, tak? I aberrację y, y, nom, ale nie jest ale jest jedno ale, bo proszę bardzo. Cytuję. Zwrócono uwag także uwagę na problemy kontrowersyjnej działalności Bractwa św. Kapłańskiego Świętego X w Polsce, powołanego z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebra. Mówiono o potrzebie przygotowania osobnego dokumentu, który mógłby stanowić wiarygodną i rzetelną odpowiedź na to negatywne zjawisko. <laughs> Przypomniano w tym kontekście o wyraźny, o wyrażonej przez Lefebrystów no, Znowu się pojawia ta nazwa groźna. Radykalnej krytyce Soboru Watykańskiego II o kwestionowaniu przez nich wartości ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz nauczania ostatnich papieżów. Podkreślano, że problem tradycjonalizmu jest złożony i wymaga reakcji ze strony Kościoła. Koniec cytatu. No i teraz skomentuję ja. Nic tak nie pobudza biskupów Nowego Adwentu do gorliwości, jak widoczne dla wszystkich. Ekspansję FSPX. Widać, że są świadomi problemu i muszą skrytykować, ale tak, aby zarazem nie chwalić. Ciekawe, jak rozwiążą tą kwadraturę koła, skoro nie mogą uruchamiać indultów jako kanału dla rozbijania ruchu powrotu tradycji. No i teraz katolicka tradycja rozlała się po całym świecie i już jej nic nie powstrzyma. No i tyle ode mnie, pani Kamilu, jak pan to skomentuje. No, powiem tak, szykuje się chyba po prostu nowy materiał reklamowy bractwa, wykupiony w episkopacie. Nie wiem, czy płatny, czy bezpłatny, ale będzie dobra reklama i biskupom należą się podziękowania za to. I tyle w temacie. Może idźmy dalej, bo jeszcze może warto dopowiedzieć, że. Pewnie prawdziwa pobożność według episkopatu, to machanie rękami na nom, komunia na rękę, świeckie szafarki, szafarze, profanacje, wszystkie aberracje. No a wiadomo, fałszywa, skostniała pobożność, to ta resztka katolickiej polskiej pobożności, zbierająca się w przysłowiowych garażach lub tolerowany z niechęcią indult. I podpowiadamy, że bez likwidacji nowusa nie zlikwiduje się liturgicznych aberracji. To nie czasy lat 70., 80. XX wieku w PRL za żelazną kurtyną, zaraz po wprowadzeniu NOM, kiedy dominowała jeszcze stara pobożność bez wpływu z zachodu. I nie ma co pudrować Watykanum Sekundum, trzeba go przebić nowym kołkiem i zakopać ze wstydem. Dobrze, jakieś pozytywy są na całe szczęście, i teraz będzie o tych pozytywach. Kardynał Raymond Berg wzywa każdego katolika w Ameryce, nawet na całym świecie, aby stał się częścią czegoś, co może zmienić niszczycielski kierunek, w jakim zmierza ludzkość. Na kanale US Grace Force wyjaśnia powagę naszej sytuacji rozwiązanie, jakim jest odmawianie nowenny. Wspomina rok 1531, kiedy świat katolicki został podminowany herezjami, więc nasza pani musiała interweniować, ukazując się na innym kontynencie wśród indiańskich pogan. Odsyła do swojej strony i zaprasza do zapisów internetowych na tę miesięczną nowennę, która rozpoczęła się 12 marca i zakończy się poświęceniem Matce Bożej Guadalupe w jej święto 12 grudnia. Dobrze. Na poprzednim przeglądzie tradycjonalistycznym sygnowaliśmy, że na kanale Mess of X jest zapowiedź ostatniej części try trylogii, tej po polsku tego, tego, tego w, w serialu, można powiedzieć, muszawszych czasów. W opisie widzimy znanych nam liderów katolickich, katolickiego świata, czyli biskup Strickland, biskup Schneider, dr Scott Hahn oraz dr Peter Kwasniewski, Diana Montagna, czyli Nasz Człowiek w Watykanie. Przyznajemy, że na tej kanale nie byliśmy już chyba prawie rok, więc odnotujemy tylko niektóre z ostatnich filmów. Nie dla czegoś takiego jak msza wieków, znak zapytania, komunia na rękę. Jak jest bardziej tradycyjna, znak zapytania? Czy Bóg zmienił zdanie na temat oddawania czci, znak zapytania? Dlaczego z, zniknęły chorał łaciński i gregoriański, znak, znak zapytania? Czy Sobór Watykański II stworzył nową mszę, również ze znakiem zapytania? Tytuły wskazują na linię polemik. Prowadzący te odcinki jest Timothy Flanders, który stał się takim front, frontmenem kanału obok twórcy filmu Camerona o O'Harna no tak ciekawe ciekawe sprawy i ciekawe tematy poruszane ale pozostańmy za oceanem na kanale Kennedy Report mamy dwuczęściowy wywiad Kennedy Hall wiernego bractwa z doktorem Peterem Kwaśniewskim Pierwsza część, związani prawdą, TLM, Sobór Watykański, TLM, czyli Traditional Latin Mass, czyli musza tradycyjna. Sobór Watykański, drugi, nie tylko, wywiad z doktorem Piterem Kwaśniewskim, część pierwsza. A druga część, prawdziwa muzyka kościelna, efekty i dlaczego nie musisz uczęszczać na nową muszę. Jeśli chodzi o muzykę, to doktor Kwaśniewski przypomina, że muzyka wywołuje uczucia, nastrój, porusza, kieruje myśli ku czemuś. Tym samym dobra kościelna muzyka to ta, która kieruje nasze myśli do Boga i kucnocie. Proste wyjaśnienie. Jeśli chodzi o Bractwo, dr Kwaśniewski nie mówi, idźcie do Bractwa, ale tłumaczy, dlaczego ludzie tam idą, i, te, i, i, i że te argumenty są godne szacunku. Mówi też ciekawą rzecz, że, że codziennie dostaje świadectwa z całego świata o heroizmie wiary i opowieści rozdzierające serce znowu Zordo. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Kennedy Hall jedzie na pielgrzymkę ze znanym nam ojcem Albertem Dominikaninem do Włoch, a dr Kwaśniewski z księdzem Pablo Santa Maria do Grecji i Turcji. W planie m.in. wyspa Patnos, Efes, sanktuarium Matki Bożej. Jak mówią, takie pielgrzymki mają tylko sens do towarzyszy im msza święta w rycie jedynie słusznym. Do tych peregrynacji można się podłączyć, Chociaż koszt to prawie 4000 dolarów. No właśnie. Pozostajemy w Stanach, a tam rzeczywiście, co, co, co parafia to inicjatywa? Proszę Państwa, co przyciąga młodzież na prestiżowym uniwerku? Otóż Princeton University został stworzony przez amerykańskich Waspów dla reprodukcji elity władzy tego protestanckiego i masońskiego imperium. Ale czas mija, społeczeństwo się zmieniło, katolicy zostali dopuszczeni do studiowania, a prawda i piękno nie, nie, a prawdy i piękna nie powstrzymasz. I teraz tłumaczę, o co chodzi. Działający na Uniwersytecie Instytut Durans do spraw liturgii i muzyki sakralnej w projekcie katolickiej muzyki sakralnej, no tak to, tak to można by przetłumaczyć, zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w głównych nieszporach według Sarum. I teraz tłumaczę. Jest to obrzęd kościoła kanonickiego w Anglii przed reformacją. Jak piszą na Facebooku, tegoroczne nieszpory Sarą odbędą się w kaplicy Uniwersytetu Princeton przy wsparciu brytyjskiego chóru kameralnego muzyki dawnej Gali Cantus. Nieszpory były o godzinie 7, 1 marca. I to były pierwsze niespory ze, ze świąt świętych Czada z Mercy, czyli takie staroangielskie, widać od razu, że święci, po których nastąpi, nastąpi błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Muzyka będzie obejmowała litanie do, wszystkich, do świętych Sarum o Sakrum Konwiwum Tomasa Talisa oraz to jest muzyka oraz dzieła innych mistrzów muzyki przedreformacyjnej. Proszę Państwa, jest film, jest film, na, na, już się pojawił na YouTube, gdzie właśnie to towarzystwo Instytut Durandes zamieścił całe te te nieszpory. szpory. No i oczywiście, jak to zawsze bywa, musi być krótki wykład przed, 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 przed nieszporami, bo dla ludzi, którzy po raz pierwszy to, to widzieli przed, w kaplicy. Radość organizatorów, jak piszą, była wielka, bo kaplica, która była zaprojektowana jako protestancko episkopalno denominacyjna wypełniła młodzież i to, i to katolicka. I teraz tutaj Państwu się należy ma, małe wyjaśnienie, bo też, też też sam musiałem to sprawdzić. To się nazywa Use of Sarum. Można czytać jako stosowanie Sarum or czy or Use of Salisbury, zwane również Sarum Rite. Otóż w 1078 roku Wilhelm z Normandii w polskiej historiografii zdobywca mianował Osmunda, normandzkiego biskup, szlachcica biskupem Salisbury, stąd, stąd, stąd ten rytm, Czyli tak, i jako biskup Osmund zainicjował pewne zmiany w istniejącym obrządku celtycko-anglosaskim i zaadoptował i obrządek łaciński, czerpiąc z tradycji normańskiej i anglosaskiej. Te, te, te dodatki się zaliczają na około 10%, 10 liturgii. XIX-wieczni liturgiści wysunęli teorię, że praktyki liturgiczne z Rouen w północnej Francji zainspirowały właśnie księgi liturgiczne Sarum. Normanowie zdetronizowali większość episkopatu anglosaskiego, zastępując je biskupami normanckimi i właśnie do których należał biskup Osmund. Biorąc pod uwagę podobieństwa między liturgią w Rouen i Sarum, wydaje się, że Normanowie Również importowali swoje francuskie księgi liturgiczne. Ceremonie Rytus Sarum są niemal identyczne z mszą trybęcką. We mszy niedzielnej i w czasie Wielkich Świąt uczestniczy maksymalnie czterech duchownych, to jest kapłan, diakon, subdiakon i akolita. Zwyczajem było, że w procesji odwiedzali wszystkie ołtarze kościoła, od, okazali je, kończąc przed wielkim lektorium lub w jakiejkolwiek tam barierze, która oddzielała świeckich od ołtarza, gdzie śpiewano antyfony i kolekty. I o ile dobrze przetłumaczyliśmy, lud w języku narodowym odmawiał modlitwy w różnych intencjach. I następnie ruszała procesja, a następnie procesja przebierała się w szaty do mszy, mszy świętej. I co ciekawe, proszę Państwa, używanie sarum zostało dozwolone w użyciu dla rzymskich katolików, Ponieważ papież Pius V zezwolił na kontynuację zastosowań, właśnie rytów, które mają więcej niż 200 lat i to, to tak, tak było nagrzebane w Konstytucji, Primam. Po, 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 po tych protestanckich aberracjach, królowa Maria Tudor wróci, wróciła do tego rytu, niestety on, on oczywiście został przez protestantów później odrzucony. Dziś jest używany przez Kościół katolicki, ale no nie masowo, tylko w jakiejś formie rekonstrukcyjnej, pewnie, I przez, 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 przez no nawet schizmatyków i to, to schizmatyków ort, ort prawosławnych na wyspach. No i co ciekawe, przez heretyków anglikańskich. No i tak właśnie tą drogą, te nieszpory UZE of Sarum trafiły na Princeton University. No to jest, to jest wszystko bardzo ciekawe. Te, te stare ryty, które, które często lokalnie przetrwały lub nie przetrwały, bo to też, też oczywiście nie było tak, że był zawsze jeden ryt, były różne ryty lokalne, ale które wypływały jakby ze wspólnego źródła. I dopiero kiedy te ryty lokalne zaczęły się to takie woli przypomnienia, degenerować się w momencie, herezji, wystąpienia herezji protestanckiej, no to trzeba było to jakoś ujednolicić i stąd wprowadzenie mszału rzymskiego z zachowaniem rytów, które miały przynajmniej lat 200. To nie tylko ten rycarum wiele rytów francuskich, lokalnych czy ambrozjańskich. To jest ciekawa tradycja liturgiczne, aczkolwiek no, nie zmienia to faktu, że y, na przykład w Polsce, no to naszym rytem zawsze był ten ryt. Y, ryt rzymski, chociaż oczywiście niektórzy się upierają przy jakichś tam rytach słowiańskich, ale mocnych dowodów historycznych nie ma. Y, idźmy dalej. No, właśnie, ja nawiązałem do tej Polski i teraz będzie o Polsce wspominamy bynajmniej nie Wspomnienie nie będzie bynajmniej świętego, ale będziemy rozmawiać o Ojcu Remigiuszu, banuj od razu Recławie. Ciekawy artykuł, no, w Twój gazecie wyborczej, ale e, no, chyba nie pozbawiony podstaw, tak się wydaje. E, cytując: Jezuita Remigiusz-Recław to jeden z najpopularniejszych kapłanów na YouTubie. W ciągu 15 lat zbudował jedną z najpotężniejszych wspólnot religijnych w Polsce. Mocni w duchu działają przy sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus. Recław musiał opuścić tę parafię wskutek audytu przeprowadzonego przez wysłannika z zakonu z Watykanu. Jezuita uważa postępowanie w jego sprawie za nietransparentne. Przesłuchani na audycie wierni zarzucają zakonowi wyciek danych między Recławem a jego przełożonym prowincjałem Zbigniewem Leczkowskim. Wybucha konflikt kilku tysięczna wspólnota też jest skonfliktowana wewnętrznie i 27 lutego odbyła się tego roku rozprawa przeciwko Recławowi i innym członkom zarządu Fundacji Mocni w Duchu przed sądem państwowym. Zarzuca się im mobbing. W ciągu ostatnich kilku lat <laughs> kilka osób prowadzonej przez jezuitów w wspólnocie miało myśli samobójcze, leczyło się na depresję i wyborcza z nimi Rozmawiała, chorowali też zakonnicy. Fundacja Mocni w Duchu jest jednym z głównych beneficjentów. Uwaga, Funduszu Sprawiedliwości. Przyznano jej 16 milionów, do tej pory wypłacono 9. Wiemy na co zostały wydane pieniądze. Projekt, jest, projekt jest daleki od realizacji. To nie jest jedyny wielomilionowy projekt tej fundacji, który budzi kontrowersje, a tutaj. Dodajmy jeszcze, że ojcem Remigiusza Recława jest przedsiębiorca, milioner wręcz, który zapowiada teraz, że jeśli syn nie odzyska dobrego imienia, to on zniszczy zakon. I to dopiero początek tekstu. No, można by tutaj długo go omawiać. Można powiedzieć też, skomentować z niemiecka Schadenfreude, czyli raz dość cudzego nieszczęścia moglibyśmy mieć tą Schadenfreude ale gdyby nie chodziło o kościół i wiernych dobrej woli i w tym kontekście okazuje się, że to przeniesienie Recława z Łodzi do Szczecina to efekt tego audytu. No zobaczymy czy jezuita dalej będzie flagował, prawda, czy tam modlitwa flagami jest praktykowana, jeśli państwo jeszcze nie wiecie o tym. W Nowym Mieście czy wspólnota w mocni w duchu okaże się rzeczywiście mocna i czy to wszystko była tylko emocjonalna histeria posoborowego kościoła i leczenie swoich problemów duchowych. No tam wiadomo, trzeba brać poprawkę na to, co pisze wyborcza, ale nie zmienia faktu, że kontrowersje wokół mocnych w duchu i to, że tego typu wspólnoty kreują różnorakie patologie, nie jest faktem znanym od wczoraj, więc chyba coś jest na rzeczy. Tak, a ja odnoszę, proszę Państwa, że te wszystkie wspólnoty takie zbiorowe leczenie z randuchowych, które się jeszcze potęgują. Tak? No i teraz coś, coś trochę na, na oddech. Otóż wiadomości krajoznawcze z zapytaniem, kto w sutannie jest warszawianistą, czyli znawcą historii Warszawy. Raz, dwa, trzy. Okazuje się, że ksiądz Michał Glinka, sam jestem zaskoczony, 23 marca wybiera się na spacer krajoznawczy z młodymi z duszpasterstwa tradycji, znaczy duszpasterstwa młodych tradycji z miasta stołecznego. Tytuł wyprawy ambitny, Rzymska Warszawa, startują z Placu Trzech Krzyży. No liczymy na jakieś komentarze widzów, czy może nasz oglądają też młodzi ludzie i zobaczymy, może, może będą jakieś zdjęcia. Na Facebooku. Na to czekamy, wracamy do Moderny. Zapomnieliśmy już prawie o synodalności, ale przypomniał nam o tym synodzie profil Kongresu Katoliczek i Katolików. No, chociaż myślę, że inni nam przypomną, bo przecież dopiero co odbyły się wybory w Episkopacie i nowy przewodniczący konferencji Episkopatu, Arcybiskup Wojda, Arcybiskup Gdański. Notabene mówi, że jednym z największych wyzwań dla kościoła jest nadalność, więc no a przypomnijmy, że arcybiskup Wojda do Polski najpierw do Białego Stoku, a potem do Gdańska trafił z kongregacji watykańskich, więc tu myślę, że możemy się spodziewać tak zwanego przyspieszenia. Ale dobra, zostawmy to, bo to o wyborach w episkopacie będzie kiedy indziej, tylko tak napomknąłem. Otóż ten kongres nam przypomniał o tym postęp sponsorowanym przez właśnie Fundację na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików, co ciekawe z siedzibą w Sopocie, ulica Malczewskiego 25 lokal 15 w prywatnym mieszkaniu. Zarejestrowana przez sąd w Gdańsku 25 marca 2022 roku. Adres do korespondencji warszawski. Kiedyś PCH 24 poświęciło im audycję, ale już pobieżny przegląd zespołu organizacyjnego tego kongresu wskazuje, że usytuowany jest w modernistycznym jądrze kościoła. Niektóre nazwiska. E, ojciec Paweł Górzyński, dominikanin wyrzucony z Polski do Niderlandów. Joanna Krupiasz, filolożka, jak pisze o sobie, przyjaciółka wspólnoty TZ od zawsze i na zawsze. Hanna Nurczyńska, studentka Politechniki Warszawskiej, członkini Warszawskiej Grupy Wiara i Tęcza. Ksiądz Arkadiusz Lechowski, Związany ze środowiskiem klubów tygodnika powszechnego. A ten post. Co tam było? W październiku 24 roku odbędzie się sesja końcowa Synodu o synodalności, a już teraz można przygotować się do tego wydarzenia, biorąc udział w internetowym kursie kroki w kierunku kościoła konstytutywnie synodalnego. I to będzie cykl wykładów wideo w języku polskim przygotowany we współpracy Kongresu Katoliczek i Katolików z Boston College. Udział w kursie jest płatny. Damy Państwu próbkę. Tu jest link. I tam są wykłady wprowadzające. Czy duch święty był protagonistą Synodu? Moje doświadczenie Synodu. Timothy Radcliffe, Dominikani. Wykłady wprowadzające. Część pierwsza. Modele podejmowania decyzji. Wykład prorocze podejmowanie decyzji Giacomo Costa, Jezuita. Słuchanie w procesach rozeznawania wspólnotowego Herman Rodriguez, Jezuita. Doświadczenia, doświadczenie jedności w różnorodności w TZ, brat Alois i tak dalej, bla, 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 w tym duchu. No, po prostu nowomowa, proszę Państwa, rodem ze zjazdów polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Mimo, że prawda, technicznie dobrze przygotowane, przetłumaczone wywiady, no to cóż, no. Można powiedzieć, no, zmiana Kościoła, kolejne prawda, stajemniczenia, tak naprawdę to wygląda jak kolejne plenum Komitetu Centralnego. Dokładnie, proszę Państwa, tego, 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 tego się inaczej nie da czytać ten, w, ten, w, ten, w, ten, w ten sposób. Więc, żeby od znowu, żeby odreagować, czyli dzisiaj dbamy o psychikę i swoją, i państwa, na profilu Saving Castles czytamy: to profil AWSB. Z wielką satysfakcją ogłaszamy dzisiaj 8 marca ukończenie konstrukcji dachu, świadectwo poświęcenia umiejętności niezliczonych rzemieślników, um, którzy włożyli swoje serca w ten projekt renowacji w ciągu ostatnich czterech lat, ponieważ z niecierpliwością czekamy na wielkie ponowne otwarcie. Zaplanowane na grudzień, spodziewaj się kaskady ekscytujących aktualizacji, oznaczających każdy komień milowy osiągnięty w tej niezwykłej podróży odnowy i odrodzenia. A chodzi Notre-Dame de Paris, tak. I tutaj jest fotka Dawida Bordeza, także, także cieszą się Francuzi, i wszyscy katolicy też, też powinni się, się z tego cieszyć. Czyli teraz jest czas na nakrycie, yy, czyli on, konstrukcja stoi i teraz yy, będzie krycie yy, dachu. A teraz front ekumeniczny. Dobre wieści w sumie. Koptowie po 20 latach zawiesili dialog ze stolicą apostolską. To efekt deklaracji fiducia supplicans o błogosławieniu par homoseksualnych, podając szczegóły za PCH24 i NC National Catholic Register. Koptyjski Kościół Prawosławny, ale to nazwa trochę myląca, bo to chodzi o monofizytów, nawiązał dialog z Kościołem Katolickim 20 lat temu. W pierwszych latach pontyfikatu Franciszka dialog rozwijał się dobrze. Nawet w 2014 Patriarcha Tavardos II zaproponował ustalenie wspólnej daty Wielkanocy. W rewanżu dobrych relacji w zeszłym roku Franciszek włączył do Katolickiego martyrologium, 21 męczenników koptyjskich, którzy zamordowali islamiści w Libii, mimo że nie byli katolikami, no co było skandaliczne, jest zaprzeczeniem tak naprawdę dogmatów Kościoła. 7 marca jednakże na koptyjskim synodzie biskupi podjęli decyzję o zawieszeniu dialogu z Kościołem katolickim ze względu na deklarację fiducia supplicans, Koptowie uznali, że Watykan po prostu zmienił stanowisko w kwestii homoseksualizmu. No cóż, moderniści przesadzili i im się flaga ekumenizmu naderwała. Można powiedzieć, oczko się odlepiło temu misiu. Temu misiu. Dokładnie. I teraz, proszę Państwa, kolejna optymistyczna wiadomość, całą serię mamy. Wierzymy, że ruzaniec mężczyzn w Irlandii miał nadprzyrodzony wpływ na niedawne referendum na Zielonej Wyspie. Odrzucono propozycję zmian definicji dwóch artykułów, artykułów konstytucji w celu uwzględnienia rodzin, które nie są oparte na małżeństwie, czyli na, diaboli, na diaboliczny postmodernizm. No i tutaj panowie, czyli chłopcy, też, bo tam są, taka grupa wiekowa jest dość rozpięty, mają sukces. I, i, i proszę Państwa, bo społeczeństwo irlandzkie, jak było, tak jest. Tam się nic, tam się nic nie zmieniło. One jest ciągle liberalne, ale zaczęło. Myśleć, że jednak, że jednak jest wkręcane w jakieś, w jakieś anty. anty przeciwko, przeciwko jakimś sytuacjom, przeciwko prawu naturalnemu. No i, i panowie mają jeszcze inny sukces i pochwalili się też też tym na Facebooku, czyli odwołanie koncertu połączonego z tańcami w, w Bazylice w w Knok. Tak? Proszę Państwa, i, i on miał się odbyć. W ten piątek 15, no oczywiście to jest dzieło Maryi, która zyskała męskich, męskich, walczących rycerzy. I proszę Państwa o to, co robi publiczny róża, Różaniec w, w sprawach publicznych w danym państwie. To jest ewidentny, ewidentny dowód. Także już, już łaska działa. A teraz przenosimy się. Niejako do Afryki, chociaż nie do końca. Postać, ale dalej w kontekście pozytywnym. Postać arcybiskupa Lefebra zawsze się kojarzy, znawcą przynajmniej tematu, z Gabonem, czyli pierwszym krajem misyjnym arcybiskupa, gdzie łódką lub samochodem przemierzał dżunglę, szukając murzyńskich wiosek. I proszę Państwa, episkopat tego afrykańskiego państwa zjawił się w liczbie siedmiu ekscelencji w tradycjonalnym bractwie, co prawda nie w bractwie św. Piusa X, założonym przez arcybiskupa, ale w również posiadającym misję w tym kraju, Instytucie Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana. Wizyta miała miejsce w niedzielę letare, czyli to była poprzednia niedziela 10 marca w seminarium w Grycziglianio. Biskup Mila, Matiu Madega odprawił msze świętą, a biskup Efrem de Franzeville Kazani. W trend historyczny ten instytut, w skrócie łacińskim ICRSS, ostatecznie uzyskali zatwierdzenie kanoniczne, jak piszą, dzięki otoczeniu jego ekscelencji księdza biskupa Cyriaka Obamby, biskupa diecezji Mila w Gabonie, Biskup przyjął rodzący się Instytut swojej diecezji, powierzył mu posługi na czele z księdzem Pramatem Gillem Wachem, jednym z założycieli Instytutu, jako swoim wikariuszem generalnym. To było w 90 roku. No i Afrykanie lubiący ceremonie i hierarchię pewnie znakomicie się odnaleźli w tym włoskim baroku. Chyba najlepsza odpowiedź biskupów Afryki na ruki modernistycznego e, Watykanu, a być może tam arcybiskup Lefebvre się prawda, uśmiecha z góry. Że to są jego pośmiertne owoce. No Czekamy, czy Episkopat Gabonu pójdzie dalej, czyli wyruguje znowu z, z, jego, z jego absurdami. Kto wie? W, w, wszystko, w Afryce wszystko jest możliwe. Proszę Państwa, i jeszcze coś z pogranicza tradycji. Właścicielka kanału to, to, to jest, kanał się nazywa Catholic History of Tradition. W odcinku e, trzy, trzy pomysły na imiona na następnego papieża. Podaje swoje preferencje, jak powinien się nazy nazywać następny papież. No i ona preferuje Józef, no bo według niej Kościół powinien skupić się na narodzinie, skupić się na świętości i skupić się, by, by, być, by żyć zgodnie czy, z tytułem Ojca Świętego, czyli w czy, 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 czystości. No, i można by to potraktować ten post jako taką pobożną zabawę, ba, zabawę, ale też trzeba odnotować, że prawowierny Kościół zaczyna być chyba zmęczony papieżem z Argentyny. No, tymczasem w, u, u świętego Malachiasza czytamy, w tym jego proroctwie, w czasie najgorętszej, najgorętszego prześladowania świętego Kościoła Rzymskiego, na tronie zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień. O czym, miast, po czym miasto, miasto Siedmiu Wzgórz, czyli Rzym, zostanie zniszczony i straszny sędzia osądzi swój lud. Koniec, koniec. I to już koniec, proszę Państwa, przeglądu tradycjonalistycznego. I na tym Państwa zostawimy. Tak, tutaj stawiamy kropkę, kończymy ten numer. Dużo materiału, a musieliśmy dosyć sprawnie, też dlatego, że. Akurat w momencie, kiedy nagrywamy, ja się przeziębiłem i, i zastanawiałem się, czy moje gardło dotrwa do końca, ale szczęśliwie dotrwało. Dziękujemy Państwu bardzo, Kamil Klimczak. Piotr Łaszkowski z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach.